Siemanko. Licealiści razem z praktykantką idą za szkołę. Chłopcy mają zamiar zorganizować dla niej małą imprezę, palić papierosy i pić piwo. Nie wiedzą, że śledzi ich zazdrosna dziewczyna Mateusza wraz z przyjaciółką. Jest ławeczka. Siedziemy. A na pewno tam nikogo nie ma? Na 100% możesz być pewna. Obym była zadowolona. Na pewno będziesz. Brawo, wiesz, że on może z nim iść. O! Tu nic nie widać, chodź. No ja to po prostu nie wierzę. Będzie tu coś widać? No ja nie wierzę. Ta dziura rozpija mi chłopaka. No i rozpala. Właśnie. Chłopak, ja jakaś muzyka? Co to za impreza bez muzyki? Ja mogę być DJ-em. DJ! Nie, dawaj to. Tańczymy! Ja proszę. O, patrzcie. O, dobrze. Super! Rewelacyjny kawałek. Weź, i my tak mamy zamiar na to patrzeć tylko. A co mam zrobić? Jak zrobię kolejną awanturę, to Mateusz serio się wścieknie i mnie rzuci. No jak tak dalej pójdzie, to i tak z tą zerwę. Może nie. Chłopaki, może jakieś zdjęcie sobie pamiątkowe zrobimy, co? Z imprezy? Czekaj. Dawać. Szkoda, że jeszcze dzióbka nie zrobiła. Super impreza, co? No jasne, najlepsza. Patrz, ona się przystała do Sylwka. No nie wierzę. Ale z niej zdzira. Ale jak ona może tak przy chłopakach? Co za zdzira? Nigdy takiej zdziry nie widziałam. No ja tak samo. No nie, patrz, co ona robi. Nie no, ja idę po dyrektora. Jak dyrektor to zobaczy, to na bank ją wyrzuci i będziemy miały ją z głowy. To może ja idę z tobą. Nie, robimy zdjęcia. Musi być jakiś dowód na jej zdzirowatość. Dobra.